Witam serdecznie. Jesteśmy na stoisku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, oddział Kujawsko-Pomorski. Jest ze mną Krzysztof Patoka i Ryszard Piwowski. Ryśku, to jest twój oddział. Co tutaj działacie w tej strefie rzemiosła? No właśnie, strefa rzemiosła to coś, co jest bardzo ważne, przynajmniej na tym stoisku i na każdym dachu. To są warstwy wstępnego krycia. Tutaj mówimy, jak one powinny wyglądać. Przypominam, że Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stworzyło, wyprodukowało zeszyty wykonawcze, których współautorem jest tutaj Krzysztof Patoka. I o tej teorii wodoszczelności parę słów, zanim dojdziemy do praktyki, którą tutaj pokazujemy. Krzysztof, może powiesz nam parę słów na temat właśnie tej teorii wodoszczelności, tak? No słuchajcie, to jest teoria, w której się można zgubić. Ona jest z jednej strony bardzo prosta i postaram się to wyjaśnić w dwóch zdaniach. Mianowicie chodzi o to, że każde pokrycie dachu pochyłego jest podwójne. Zresztą w dachach pochyłych jest troszeczkę podobne. Podwójność polega na tym, że jest pokrycie zasadnicze, które jest uszczelniane przez pokrycie wstępne, które jest podwójne. Stąd jest nazwa. Wstępnie od tego zaczynamy. Te pokrycia wzajemnie się uzupełniają. Mianowicie pokrycie zasadnicze odpiera zasadnicze ataki atmosferyczne. Słońce, wiatr, opady. Ale o szczelności tego pokrycia jako całości decyduje warstwa wstępna. I ta warstwa wstępna w myśl tej teorii jest dobierana na takiej zasadzie, że czym niższy kąt nachylenia, tym łatwiej jest podwiać pod pokrycia opady, tym dłużej te opady pozostają. W związku z tym, czym niższy kąt nachylenia, tym szczelność danego materiału, który spełnia funkcje uszczelniające, musi być lepsza. No i tu jest bardzo proste działanie. Uszczelniamy wszystkie połączenia warstw wstępnych. Czym niższy kąt nachylenia, tym to musi być szczelniejsze. I tą najszczelniejszą formą jest dach spodni. Potem dach spodni ma dwie z kolei podgrupy. Może Michał pokażesz tutaj, bo tu są rodzaje. Tutaj Krzysiu, przepraszam, że ci przerwałem. Możesz kontynuować. No dobrze. I słuchajcie, to tak ogólnie, żeby nie wchodzić w szczegóły. Potem czym wyższy kąt nachylenia, tym możemy tą warstwę potraktować bardziej oszczędnie co do ilości materiałów i co do ilości pracy. I to tak w skrócie można by ująć. Okej, okay, Ryśku, to może ty pokażesz nam coś w praktyce, jak to, jak to wygląda. Jak tutaj widzimy, jest tych klas szczelności 6, którą nam pokażesz? Tutaj jest tak naprawdę piąta klasa szczelności dachów spodnich, bo nie mamy uszczelnionych ani zakładów, ani kontrłat. Mhm. Ale tak naprawdę na tym stoisku pokazujemy, w jaki sposób powinno się zwentylować dach, gdy mamy go deskowanego. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz, zapraszam, że zaczynamy od tego, że prawidłowo zafoliowany dach to taki, w którym mamy wodę, która ścieka nam w dół, oddaloną od osi kosza. Chodzi o to, że pod dachówkę, szczególnie dachówkę zakładkowe, dostanie się śniegu tyle, ile jest w stanie wlecieć i się zmieścić. Ani więcej, ani mniej. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy układ, w którym na folii wstępnego krycia układamy kontrłaty i przedziurawimy to jednym gwoździem, dziurawimy wszystkie warstwy, które tutaj żeśmy skrupulatnie ułożyli. My proponujemy takie rozwiązanie, w którym układamy najpierw kontrłaty na belce koszowej. Ta kontrłata powinna być oparta jednym bokiem na belce koszowej, dlatego że to belka koszowa ma przenosić ciężar pokrycia zasadniczego. I oczywiście, jeżeli ktoś zamiast kontrłat włoży deskę czołową, bo będzie chciał mieć deskowany kosz, to jest oczywiście tylko lepiej. Wysokość tej kontrłaty, zgodnie z tymi wytycznymi, które mamy, musi być zawsze minimum 4 cm. I przy takiej metodzie woda, która spływa z góry, pokażę tutaj jeszcze tylko imitację, powiedzmy, kontrłaty, woda, która spływa, ona dąży do osi dachu i potem wypływa w dół.
jeżeli mamy tutaj łatowanie, mamy się trzymać, jak tu mamy łatowanie w ten sposób, to zwróćcie uwagę, cokolwiek tu się nie dostanie, wypływa. Zasada jest tylko taka, że tutaj trzeba zostawić minimum 5 cm przestrzeni po to, żeby ta woda miała jak spłynąć, ewentualne śmieci, żeby mogły zostać wypłukane. Nie? I to jest zasada foliowania kosza przy dachu krytym tylko pokryciem zasadniczym i folią wstępnego krycia. Membraną wstępnego krycia, przepraszam, bo to jest różnica. Folia, a membrana. Membraną nazywamy wszystko to. Wysokoparoprzepuszczalne, a tym się różnią od folii, że one są inaczej zbudowane. Folia to jest materiał bardziej jednorodny i folia może być śniadaniowa, a membrana nie. Membrana to jest sformułowanie w budownictwie powszechne, oznaczające coś, co jest rozpięte i dostatecznie elastyczne, plus jeszcze inne cechy. A tu chodzi głównie o paroprzepuszczalność i na dachach. Tak żeśmy to podzielili, że membrany wstępnego krycia to są wyroby o określonej paroprzepuszczalności wysokie, a folie to są te, które są o mniejszej paroprzepuszczalności i w zależności od tej paroprzepuszczalności różnie je montujemy. No i właśnie, i teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz. Tutaj mamy model dachu, który moim zdaniem powinien być wykonywany w ten sposób, gdy mamy do czynienia z klientem, który chce mieć deskowany dach. I ten dach nie jest dachem dwuspadowym, a jest wielospadowym. Mhm. Wtedy mamy naroża i mamy kosze. Mhm. Nie? I zwróćcie uwagę, folia, tu jest pełne deskowanie, tak? Tu jest pełne deskowanie, które jest nad membraną. Membranę układamy tak naprawdę na krokwiach. Układamy ją według normalnych zasad zakłady 15 cm lub w zależności od kąta nachylenia dachu, tak jak jest na membranie napisane. I wtedy dopiero układamy kąt łaty i układamy pełne deskowanie. Po co taka technika? Zwróćcie uwagę, jeżeli sobie zgodzimy się z tym, że nie wolno do pełnego deskowania dokładać na styk izolacji, to nie jesteśmy w stanie tego dopilnować u klienta, bo my schodzimy z dachu, nas nie ma, tak? Więc jeżeli założymy tą membranę bezpośrednio na krokwiach, to ona pełni trzy funkcje. Pierwsza to jest wstępne krycie. Po jednym dniu mamy cały dach zabezpieczony, konstrukcję przed opadami. Dwa, wiatroizolacja, bardzo ważna rzecz. I przede wszystkim zabezpieczenie, aby nam firmy dociepleniowe nie zamknęły tej przestrzeni wentylacyjnej, która tu jest konieczna. Pod deskowaniem. Pod deskowaniem. I teraz zwróćcie uwagę. Wylot powietrza odbywa się przy okapie, wylot przy kalenicy. Wlotu musi być zawsze 4 razy więcej niż wylotu. Minimalna szczelina wentylacyjna to jest 2 cm niczym nie zasłoniętego prześwitu. 2 cm, dlatego tutaj dajemy 4 cm. A dlatego, że mamy coś takiego jak kratki wentylacyjne, osłonowe. One służą do tego, żeby to, powiedzmy, zamknąć, tak? I żeby tam nie weszły nam osy, ptaszki małe i tak dalej. I one zabierają nam połowę przestrzeni wlotowej. Około połowy. Tutaj nie jesteśmy szczególantami. Więc jeżeli mamy 4 cm, a norma 41.08 mówi wyraźnie, Dinowska, że musi być te 2 cm najmniej, to dopiero mamy te właściwe 2 cm. I zwróćcie uwagę, przy kalenicach narożnych powietrze wchodzi i ono tutaj przy pełnym deskowaniu by nie wyszło. Bo mamy podkład pod deskę, która musi być tutaj mocowana. Dlatego robimy taki układ, że układamy tutaj przerwę co najmniej 20 cm, 20 w zupełności wystarcza, gdzie powietrze stąd wchodząc po skosie dochodzi do kalenicy poziomej i tam wylatuje. Przy narożu jest to, powiedzmy, proste, ale gorzej jest przy koszu, na kulawkach. Jak to zrobić? Mamy to w ten sposób opracowane, że zwróćcie uwagę, mając na przykład taką miarkę,
Jeżeli chcemy zwentylować dach, to tutaj wchodzi nam powietrze i śmiało funkcjonuje. Jeżeli mamy następną przestrzeń dachową, 20 cm wystarcza do tego, aby to powietrze śmiało weszło i zwentylowało dalej przestrzeń. Ale gdy mamy następną kulawkę i powietrze też idzie z tego samego miejsca, to ta odległość musi być 40 cm. Dlatego, że tam jest dalej, tam jest trudniej, a też musi dotrzeć. Gradacja powinna być taka, że na pierwszej kulawce powinniśmy zostawić co najmniej 20 cm, na następnej 40, 60, 80 i tak dalej. Czy jest to wykonalne? Teraz zadam takie pytanie, bo wtedy już nam zupełnie ucieka kontrłata od kosza. No nie, słuchajcie, jest to oczywiście wykonalne, zwróćcie uwagę, na pełnym deskowaniu, tak jak tutaj, później jest znowu kontrłata w koszu, która jest oklejana. Oczywiście tu może być papa termozgrzewalna albo jakaś inna, tak? Lub folia do sztywnego poszycia. I słuchajcie, biznes polega na tym, że wszyscy wiemy, że deskowanie jest najlepszym zabezpieczeniem przed kunami. Dokładnie. Jeżeli chcemy to zrobić dobrze i chcemy, aby nasza praca w żaden sposób nie była zepsuta przez inne firmy, na których nie mamy wpływu, wykonujmy dachy podwójne, tak zwany dubel dach. Nie? Na tym dopiero pokryciu, zwróćcie uwagę, mamy pierwszą łatę okapową, mamy następne łaty, na których wieszamy pokrycie zasadnicze. To właściwe. I oczywiście mamy tutaj wszędzie mamy obróbki blacharskie. Zwróćcie uwagę, obróbka okapu folii, która idzie z tego pierwszego dachu, tego. Potem mamy z deskowania też zabezpieczenie przed jakimiś owadami. I tu idzie trzecia kratka, która będzie nam zamykała tą przestrzeń. Dlatego wszędzie wymagane są 4 cm. Oczywiście rynne wtedy mocuje się trochę niżej. Tak, żeby trochę zasłonić. Trochę niżej, żeby to troszeczkę zasłonić. I to, co jest najważniejsze, rynna musi być odchylona od tych pasów okapowych na minimum 2 cm. To jest wlot. Bo to jest wlot powietrza. Tego wlotu 2 cm nie musimy już zabezpieczać żadną siatką, bo nie, bo mamy te minimum 2 cm. Także tych technik tu jest tyle i szczegółów, że wystarczy tylko zrozumieć ideę i można każdy dach wykonać dobrze. I słuchajcie, pytanie, dlaczego to stosować? Dlatego, że mamy klientów coraz bardziej wymagających. To się zgadza. Klient jest taki, który postanowił budować dom, ale jest lato, jedzie na wakacje. Chce kupić samochód, kupi samochód. I jak mu źle zrobi robotę, to on wynajmie firmę prawniczą i ona za 3 miesiące albo za pół roku, w zależności od jakości firmy, przyjdzie do ciebie. I się upomni. I się upomni. Bo tego klienta stać na to, żeby cię wypunktować. Więc rób tak, jak trzeba, rób właściwie, a my dajemy wam to na tacy. Po prostu róbcie to w ten sposób. Tak. Wszystko jest oczywiście... A wytyczne lekarskie są po to, żeby nam ułatwić pracę. Po co one są? Czy trzeba je stosować? Nie trzeba ich stosować. Należy je stosować. Czy jest obowiązek? Nie ma obowiązku. Tak jak nic nie jest obowiązkiem, tak? Stosować te zeszyty. Ale jeżeli się z klientem umówisz, panie kliencie, robimy dach, a pan mi zadaje pytanie, no dobra, jak mamy zrobić ten dach? Pan też nie wie? Ja też nie wiem. Ale czy możemy się umówić, że będziemy robili zgodnie z wytycznymi? Wtedy wszystkie spory są rozstrzygnięte, dlatego że te rzeczy są przemyślane. To nie jest i sprawdzone. Dlatego, że to nie jest publikacja, która jest tylko wymysłem polskich specjalistów.
To jest norma światowa, wytyczne europejskie, które... Światowa Federacja Dykarska, na bazie których materiałów to zostało zrobione. To zrobione zostało w ten sposób, że tłumacz przetłumaczył, a potem myśmy przetłumaczyli to na język merytoryczny, dopasowując się do polskich określeń, polskiej kultury i też tradycji. I trochę położenia geograficznego, prawda? Ja jeszcze tu wspomnę... Zaadaptowany... Ryśku, ja to jeszcze wspomnę, że nie tylko to jest jeden zeszyt, prawda? Może coś powiesz o więcej, bo to nie jest tylko jedna publikacja. Sześć zeszytów, tak? W tej chwili już jest 6, przygotowujemy 7. To troszeczkę trwa, dlatego że wszyscy pracujemy. To są wszystko czynni lekarze i robią to na zasadzie, no... w zasadzie społecznej. I to przedłuża. Po prostu. Oprócz tego, no, niektóre tematy wymagają narady, a teraz zebrać takich czynnych dykarzy, trzech czy czterech, żeby się skonsultować, a ja to mówię jako osoba, która tu się podpisała i moim zadaniem było ich zebrać, no nie jest łatwe. I dlatego to tyle trwa. Rozumiem, ale ja tak chciałbym na wstępie powiedzieć, że ja uczyłem się na tych zeszytach i te zeszyty naprawdę dużo, dużo wyjaśniają, także mega, mega polecam. Można to u nas zakupić w sklepie, tam w księgarni, już nie pamiętam teraz dokładnie linku, ale możemy gdzieś tutaj podlinkować. Trzeba się zgłosić do Biura Zarządu Głównego PSD, wyrazić chęć zakupu i nabyć drogą kupna. Tak, ale jeszcze ważna rzecz, to w przypadku tych wytycznych, to jest zeszyt pierwszy, który został uzupełniony ten temat w zeszycie drugim, a potem w zeszycie czwartym poprawiliśmy błędy, dorzuciliśmy, uzupełniliśmy pewne rzeczy i o warstwach wstępnego krycia tak naprawdę w tej chwili mówi zeszyt czwarty w pełni, czyli jak ktoś by się chciał nim wytycznymi posługiwać, to polecamy zeszyt czwarty, chociaż one są ze sobą spójne i tam nie ma żadnych większych różnic. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz podkreślić. Słuchajcie, jakby nie było, te wytyczne ukazały się dzięki producentom. W ogóle praca Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy jest zawsze powiązana z producentami. Tu akurat są wyróżnieni ci sponsorzy, ale w każdym zeszycie oni mogą się troszeczkę różnić. Warto ich docenić. To nie jest tylko kwestia pieniędzy. Bardzo wiele tematów konsultujemy. Ja z drugiej strony mogę powiedzieć, że niektórzy, dla mojego zdziwienia, niektórzy z kolei producenci w ogóle tego nie zauważają, a mają tu darmową pomoc. To taka ciekawostka. Czyli producenci się różnią. Jedni doceniają, a drudzy w ogóle nie widzą problemu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My chcemy naprawdę wszystkie firmy producenckie zachęcić do tego, aby w swoich instrukcjach montażu napisali, pokrycie zasadnicze to jest nasza domena. Dach spodni to zeszyty, które są gotowe do wykorzystania. W ten sposób tak naprawdę będą chronić nas dekarzy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli umawiasz się z kimś na wykonanie zgodnie z jakimiś wytycznymi, to możesz wytknąć błąd projektantowi, możesz przekonać w jakiś sposób inspektora nadzoru czy kierownika budowy, że to, co jest zaprojektowane, jest błędne i nie będzie się sprawdzało. I to jest taki powód do tego, żeby się umawiać na wykonanie zgodnie z jakąś regułą. Ta reguła jest gotowa. Super. Wydaje mi się, że jeszcze możemy tutaj dużo, dużo rozmawiać na temat tych wszystkich warstw. Jak widzieliście, omówiliśmy raptem dwie, a tego materiału jest ogrom. Także jeżeli chcecie bardziej poznać, zachęcamy do zakupienia zeszytów w tej księgarni. I udział w szkoleniach, tak? Tak, i udział oczywiście w szkoleniach, w szkoleniu się, bo wiadomo, ten się nie milczy, nic nie robi, także szkolcie się, działajcie. Zachęcam szczerze naprawdę do nabycia. Ja sam osobiście posiadam wszystkie zeszyty, także naprawdę dużo, dużo wiedzy z tego można wycisnąć, bym to nawet tak nazwał, bo tu jest taka cudzysłowie cała śmietanka, która po prostu jest prostym językiem pisana. Warto też nabyć słownik dekarski. To bym był tak, bardzo ostrożny. Dlatego mówię, żeby warto nabyć słownik, bo częste słowa po prostu nie są jasne, a ten słownik też dużo, dużo wyjaśnia. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Krzysztof Patoka, Ryszard Piwowski. Ogrom wiedzy, jak widzicie. Jeżeli chcecie bardziej poznać, serdecznie zapraszamy oczywiście
na przyszłe targi RUF Expo. Na pewno też tutaj, Ryśku, pewnie pokażesz może jakieś jeszcze inne warstwy wstępnego krycia. Jest dużo rzeczy, które można rzeczywiście przemówić i powiedzmy wyjaśnić albo przypomnieć, bo nie uważamy, że wiedza jest tylko dla nas, ale dla wszystkich. Także... Dokładnie, trzeba się tą wiedzą dzielić. Dzięki wielkie. Bardzo serdecznie. Dzięki, Krzysztof. Dziękujemy. Dzięki wielkie, to tyle. Jeżeli film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, no i do następnego. Cześć.